Straż Miejska pospisywała nas wszystkich tutaj któregoś dnia, a z urzędu przyjechali placowy i tak zabrali. Przyszli wczoraj, postraszyli nas, że przyjadą i zarekwirują nam towar, wszystko tego. Wszyscy tutaj handlujący prowadzą działalność gospodarczą, płacą podatki, płacimy codziennie opłaty targowe. Także wszystko się legalnie odbywa. Warzywa, ubrania, no co panu, gospodarstwo domowe, wszystko można na tym pasażu kupić. Chyba o to chodzi, żeby było większe bezrobocie, no bo o co tu chodzi więcej? My żyjemy tylko z tego. A to nie, to osoby, które handlują, ale to są całe rodziny. Całe rodziny. Wykaz osób i mieszkańców popierających pozostawienie targowiska przy ulicy Braci Winackiej w Lublinie. To jest zebrane ponad 700 podpisów z całej dzielnicy tutaj. Ludzie, którzy kupują, nie tylko, że ludzie, którzy tu handlują. Dziś dowiedziałam się, że mają właśnie zlikwidować to targowisko i powiem szczerze, to nie jest to dobry pomysł. Są wszędzie targi, kurde mol, i nikomu to dotychczas nie przeszkadza, naraz jest taka wyszła ustawa i to wszystko chcą tak zlikwidować. Ja uważam, że to nikomu nic nie przeszkadza. Skandaliczne jest to, że ci ludzie płacą placowe, płacą podatki, natomiast za pół godziny przyjeżdża Straż Miejska i daje im mandat. Razem z mieszkańcami wystąpimy z apelem o poszerzenie targowiska, bo nie może być tak, że ci ludzie nagle zostaną po prostu bez jakiegokolwiek dochodu.